Witam Was w moim barze. Dziś łatwe drinki na rumie. Rum z definicji jest to alkohol o mocy nie mniejszej niż 37,5% produkowany z trzciny cukrowej. Może to być świeży sok z trzciny, syrop czy też melasa. Ze względu na sposób produkowania rumy możemy podzielić na te lekkie i te ciężkie. Ciężkie, czyli takie dużo bardziej aromatyczne, przypominające cukierki rumowe, czy też rumową zaprawę do ciasta. Ponadto rumy, ze względu na to, czy były starzone w beczce, czy też nie, możemy podzielić na te bezbarwne, te lekko starzone, czyli złote, i w końcu te ciemne, które długo starzone były w beczkach dębowych. Za chwilę dla Was przygotuję 3 koktajle z wykorzystaniem tych 3 odmian rumów. Jeżeli będziecie chcieli zacząć swoją zabawę z rumami, wystarczy, jeżeli na początku kupicie bezbarwny rum lekki. Zapraszam Was do obejrzenia 3 koktajli łatwych do przygotowania na rumie. Pierwszy koktajl, jaki przygotuję, będzie to klasyczne daiquiri. Połączenie 3 składników: rumu, soku z limonki i cukru. Przede wszystkim schładzam kieliszek koktajlowy. Jeżeli nie macie zbyt dużo lodu w domu, wystarczy, jak kieliszek wstawicie wcześniej na kilka minut do zamrażarki. Następnie do szklanicy wlewam 40 ml białego rumu, 20 ml soku limonkowego i 10 ml syropu cukrowego. Jeżeli chcecie, żeby koktajl był bardziej wyrazisty, możecie dać troszkę więcej cukru. Dodaję lodu i wszystko dokładnie wstrząsam. Następnie zawartość odcedzam do mojego schłodzonego kieliszka. Wszystko dekoruję skórką z limonki. Taką skórkę możecie wykonać zwykłą obieraczką do warzyw, którą właściwie każdy ma w domu. Przecieram rant, skręcam nad taflą, wrzucam do środka i moje daiquiri jest gotowe. Następnym koktajlem będzie Bermuda Triangle, czyli trójkąt bermudzki. Do szklanki wlewam 40 ml złotego rumu, następnie 20 ml limonki, 10 ml syropu cukrowego, 40 ml pióre brzoskwiniowego. Wystarczy kupić brzoskwinie w puszce, zmiksować je z zalewą, która jest w środku, i uzyskacie takie pióre. 40 ml. I dodaję na razie 60 ml soku pomarańczowego. Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Mógłbym nałożyć na to shaker w ten sposób i wstrząsnąć, ale ja pokażę Wam, jak zrobić to bez użycia shakera. Wystarczy po prostu bardzo mocno przemieszać zawartość, przykrywając serwetką z góry. Dopełniam sokiem pomarańczowym i do dekoracji daję skórkę z pomarańczy. I nasz trójkąt bermudzki jest gotowy. Oby Was za bardzo nie wciągnął. Ostatni dzisiaj koktajl, jaki przygotuję, będzie to Old Cuban. Schładzam kieliszek koktajlowy. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie kieliszków koktajlowych, możecie to zrobić w zwykłym kieliszku do wina. Do szklanicy wrzucam około 10 listków mięty. Delikatnie przygniatam. Nie za mocno, nie wygniatam, żeby mięta nie puściła goryczy. Następnie dodaję 40 ml starzonego rumu,
20 ml soku limonkowego, 30 ml syropu cukrowego i dodaję 2 dasze angostury. O angosturze już mówiliśmy. Jeżeli nie macie, możecie ją pominąć, natomiast możecie również zrobić esencję z herbaty. Wystarczy 3 torebki herbaty zaparzyć w 50 ml ciepłej wody, wycisnąć potem, oczywiście wystudzić i będzie to coś podobnego do angostury. Dodaję lodu. I wszystko dokładnie wstrząsam. Następnie odcedzam do mojego kieliszka koktajlowego. Jeżeli nie macie takiego sitka szczegółowego, możecie wykorzystać sitko kuchenne. Następnie na wierzch dodaję 30 ml wytrawnego wina musującego. Do dekoracji daję miętę. O, i mój Old Cuban jest gotowy. Proste receptury na rumie. Pamiętajcie, że możecie wykorzystać jeden rum do tych 3 receptur. Na pewno wyjdzie coś dobrego. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o dzwoneczku. No i cóż, kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.